czuję się samotna, potrzebująca. Potrzebująca ludzi. Potrzebująca ludzi. Najpierw zaczęłam szukać dla mnie miejsca, pisać podania, bo nikt mnie nie chciał. A teraz nasze góry grzebią w ziemi, rozgrzebujemy, szukamy robaków. Póki się ośrodek nie otworzył, to mnie nikt nie chciał. Ludzie kończą szkołę, tak? I co oni mają zrobić? W czterech ścianach siedzieć? Też nie. Robota. Później przychodzą i nie wiedzą, za co się wziąć. Nawet nie wiedzą, jak jest w pośrodku. Cały czas siedzą w domu, w czterech ścianach. Zamysł był taki, żeby zapewnić opiekę dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami. Takim osobom, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, w związku z tym wymagają stałej opieki. I żeby odciążyć rodziny z jednej strony, a z drugiej strony, żeby zapewnić też tym osobom kontakt z innymi ludźmi, żeby ich nie wykluczać ze społeczeństwa, powstała taka placówka. To są osoby, których nie chciano przyjąć w innych placówkach, bądź w tych innych placówkach wsparcia się znalazły i po pewnym czasie zostały z nich wydalone. Nie kwalifikowały się do innych form wsparcia. To miejsce jest odpowiedzią na potrzeby, które zgłosili rodzice, ale tak naprawdę jest odpowiedzią na potrzeby dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Niepełnosprawność intelektualna jest bardzo trudna do zrozumienia. Bardzo często odbieramy tych ludzi jako takich szczęśliwych, trochę beztroskich, ale tak naprawdę nie zawsze jesteśmy w stanie nadążyć za ich potrzebami. O, co wy robicie? Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w ogóle mają w życiu najtrudniej. Tak jak wszystkie osoby z niepełnosprawnościami są wrzucone do jednego worka. Troszkę się traktuje te osoby jak taki monolit. Osoby niepełnosprawne, a przecież to są ludzie bardzo różni, różnie funkcjonujący, o różnym poziomie wykształcenia, o różnych dysfunkcjach. Te osoby niepełnosprawne intelektualnie na tle tych pozostałych osób po prostu giną. Dlatego, że to jest grupa najniżej wykształcona ze względu na poziom funkcjonowania intelektualny niski. Jedyna możliwość to jest szkolnictwo specjalne bądź integracyjne. Wiele z tych osób nie czyta, nie pisze. Jeżeli nie mają wsparcia w bliskich im osobach, w rodzinie bądź nie wspiera ich jakaś organizacja pozarządowa, to tak naprawdę no, sami o swoje prawa, o swoją pozycję nie są w stanie się upomnieć. Te osoby są no, zapomniane, pomijane. Na rynku pracy też chyba wszyscy się boją osób niepełnosprawnych intelektualnie bardziej niż jakichkolwiek innych osób. Agatka, gotowi, Adamie? Staraj się. Gotowy? Obawiają się tego, że może te osoby nie zrozumieją swoich zadań, swoich obowiązków, że może nie będą odpowiedzialni. To jest taki stereotyp troszkę patrzenia. Zresztą w ogóle patrzymy jako społeczeństwo stereotypowo. Osoba niepełnosprawna to funkcjonuje niżej, właściwie to powinna być zaopiekowana ewentualnie. O tak w takich kategoriach się myśli o tych osobach, że należy im po prostu się nimi zaopiekować. Tutaj pokazujemy w stowarzyszeniu, że te osoby też się mogą opiekować innymi. Choćby właśnie jako pomocy opiekunów super sobie radzą z tą pracą. Prowadzenie tej placówki ma takie dwa cele. Z jednej strony to wsparcie osób ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną i pomoc rodzinom tych osób, a z drugiej strony aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zatrudniamy naszych byłych uczniów, naszych byłych podopiecznych, beneficjentów różnych naszych projektów. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, ale i umiarkowanym są pracownikami w tej placówce. Pokazujemy przez to, że takie osoby mogą być pełnoprawnymi obywatelami, pełnoprawnymi pracownikami, że naprawdę sobie z tym radzą. Dobra, to wstaję, bo odsuwam się za tę nogę. Jestem daleka od tego, żeby powiedzieć, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy sobie poradzą, bo nie.
wymagają wsparcia, potrzebują tego wsparcia czasem dłużej, czasem krócej, czasem to jest proces kilkuletni. W tej chwili najdłużej pracują u nas dwie dziewczyny z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Pracują od 9 lat. Od początku powstania ośrodka. To są nasze pierwsze pracownice i naprawdę mogę powiedzieć, że być może mogłyby sobie poradzić na otwartym rynku pracy, ale takiej pewności nie mam. A tu wiem, że stwarzamy im dobre warunki do pracy, do rozwoju. Uczestniczą też w różnych formach wsparcia, które dodatkowo oferujemy swoim pracownikom. Szczęście, że jest w ogóle praca, tak? Bo z naszym na przykład stopniem umiarkowanym to jest ciężko znaleźć pracę. Co daje? Że swoje pieniądze, wiadomo jak to jest pieniądze, że z nimi być tutaj, z podwiecznymi, że wesoło jest bardzo, jak prawie w domu jesteśmy, tak wszyscy razem jesteśmy tutaj, co nie? Czujemy się jak wielka rodzina. To tak jakby nasz drugi dom. Oni stworzyli, nasi pracownicy stworzyli zespół. Niepełnosprawni, pełnosprawni. Nie ma takiego podziału w tej chwili u nas. Po prostu jest to zespół pracowników, zespół ludzi, którzy ze sobą pracują, ale też się przyjaźnią. Wiem, że się spotykają poza pracą. Nawiązali ze sobą takie relacje bardzo koleżeńskie. Nasi niepełnosprawni pracownicy, przychodząc do nas do pracy, niczemu się nie dziwią. Przyjmują niepełnosprawność podopiecznych jako coś normalnego. Oczywiście wiele mówimy o tolerancji, o zrozumieniu, o szacunku, ale my pewnej bariery nie jesteśmy w stanie przekroczyć takiego zrozumienia drugiego człowieka, jeżeli chodzi o niepełnosprawność intelektualną. To, co najważniejsze, to, że oni się wzajemnie rozumieją. Pomagam przy karmieniu. Jak są zajęcia jakieś przez gliny, do łazienki prowadzę, czy zmienię pampersy. Sprzątanie, karmienie, przewijanie, porządkowe takie rzeczy. I rozmawiałam z podopiecznymi. Co słychać, co robią, na przykład. Często w kuchni siedzę. Lubię w kuchni siedzieć, robić kolacje, obiady. Do ośrodka przyjmujemy dorosłe osoby niepełnosprawne, to ciągle podkreślam, bardzo dbamy o to, żeby pamiętać, że są to dorośli. Wprawdzie ich funkcjonowanie intelektualne czasem zatrzymuje się na poziomie 8-letniego dziecka, ale są to osoby dorosłe, dojrzałe fizycznie. Część z nich to są osoby dla nas nowe, przychodzą z różnych innych szkół, ale wielu podopiecznych znamy właściwie od dziecka, od kilkulatka, od szkoły podstawowej. Nawet są takie osoby, które znam od drugiego roku życia. Więc to jest też przyjemność patrzeć, jak się rozwijają, jak przez te lata zmieniają się. I co jest najważniejsze, w ośrodku i podopieczni, i pracownicy z niepełnosprawnością intelektualną na pewno nie pogarsza się ich stan zdrowia, nie pogarsza się ich funkcjonowanie, a w wielu wypadkach widzę rozwój. I to jest po prostu naprawdę radość. A co babcia robi? Co babcia? No co, to za niespodzianka, czemu babcia nie zadzwoniła? Kiedy stowarzyszenie powstało, zaczęliśmy od zajęć teatralnych. Mamy tu i porozumiewanie się, i rozwijanie wyobraźni, i wspólne przebywanie w grupie. Tak naprawdę to wszystko, co jest nam potrzebne, żeby się wzajemnie ze sobą komunikować, żeby próbować się zrozumieć, żeby wspólnie coś tworzyć, odpowiadać za coś. Wtedy, kiedy jest zaangażowanie, energia, ktoś chce coś zrobić, no to będzie się rozwijał. Naszym zadaniem jest stworzyć im takie warunki, żeby oni codziennie chcieli tu przyjść, chcieli tu być, żeby dzień bez ośrodka był dniem gorszym. Wszystkie zajęcia w ośrodku dziennego pobytu wprawdzie może wyglądają jak zabawa, ale to nie jest zabawa. To znaczy trochę przez zabawę dążymy do tego, żeby uaktywniać naszych podopiecznych w każdej możliwej dziedzinie, w każdym możliwym obszarze funkcjonowania.
dzięki temu, że tak dużo tych zajęć jest, że są takie różne formy. Pobyt tutaj po pierwsze jest atrakcyjny, chcą tu przychodzić, dobrze się tutaj czują. Po drugie daje im spore możliwości takiego rehabilitowania, rewalidowania w przeróżnych obszarach, bo to dotyczy i sprawności manualnej, i sprawności motorycznej ogólnej, ale też wymowy. Tak dużo jest tych zajęć w ośrodku, że grafik taki codzienny jest wypełniony od wczesnych godzin porannych do popołudniowych. Każdy coś znajdzie dla siebie. To jest chyba ten sukces w prowadzeniu ośrodka, że podopieczni po prostu chcą przychodzić do nas. Rano wstają, rodzice często opowiadają, że po prostu jest takie parcie, że nawet w sobotę i w niedzielę chcieliby przychodzić do ośrodka, gdyby był czynny. Przy stowarzyszeniu powstała niepubliczna szkoła przysposabiająca do pracy. Jest to odpowiedź na kolejne potrzeby. Nasze działania w stowarzyszeniu w ogóle to jest podążanie za potrzebami osób niepełnosprawnych. Powołaliśmy taką szkołę, w tej chwili mamy jeden oddział, jest to 7 uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. To jest kolejny etap takiego rozwoju naszego stowarzyszenia. Na pewno spośród uczniów tej szkoły będziemy mieli kandydatów w przyszłości do pracy, ale też i kandydatów do wsparcia właśnie w takiej placówce dziennego pobytu, ponieważ rozpiętość w funkcjonowaniu tych osób jest naprawdę olbrzymia, bez względu na to, że mają orzeczenia o takim samym stopniu niepełnosprawności. Dobrze, i Natalkę dołączymy do Marcina i do Oli. Dzieciaki, którymi my się zajmujemy, to właściwie dzieci już w wieku szkolnym. I wtedy, kiedy my zaczynamy z nimi pracować, to tak naprawdę chcemy je wciągnąć w taką przygodę zajęć pozalekcyjnych. Rozwijamy przy tym bardzo dużo umiejętności, które bardzo trudne są do uzyskania podczas codziennej, żmudnej pracy, a to robimy w formie zabawy, przyjemności. Najważniejsze jest to, że każdy z nich bardzo chętnie do nas przychodzi, że potrzebują drugiego człowieka, że potrzebują być ze sobą, rozwijać się. To wspaniali ludzie. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają takie same prawa jak wszyscy obywatele. Polska podpisała konwencję praw osób niepełnosprawnych, ale z przestrzeganiem tych praw nie zawsze jest wszystko w porządku i trzeba o tym ciągle przypominać. Trzeba zacząć od własnego podwórka, od rodziny, pamiętając o tym, że i w rodzinie, w ogóle w społeczeństwie te osoby mają takie same prawa jak wszyscy. O wszystkim marzę. Żonę mieć, dzieci, mieszkanie mieć. Ja marzę o psie. W kuchni będziemy ścianę wyzwalać, moje marzenie. Zrobić duszę kuchnię. A ja marzę, żeby mama wróciła do domu. Całą Polskę na rowerze przejechać. Jedno moje marzenie, wstać z wózka i sama pójść, bez pomocy niczyjej, sama wszystko, sama, po prostu sama.